I got some dirty shit to pick up at the dry cleaner. I got a body bitch to pick up, I can love Selena. Shawty hop up in the whip, but I ain't never seen it. Shawty love the way I whip it in a two-seater. Cześć, czołem. Witam was serdecznie, kochani, w mojej kuchni. Bastek ze mną jest, Bastku. No. A my robimy już sobie traskę, albo nawet dwie. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Jest mniej więcej za 8, więc zobaczymy, kiedy dojedziemy i jak to będzie wyglądało z czasem. Nie chcę na chwilę obecną robić tych długich tras z przeprawą promową, bo mi to na szkoda. Szkoda mi troszkę dnia po prostu. Więc mamy, myślę, ciekawą traskę, która ma ładunek ciężki, prawie 40 ton, ale cała trasa jest poniżej 200 km, więc jak dobrze pójdzie, a tak oczywiście liczą, że będzie, to jest olej kokosowy, wiesz, podwójna naczepa, 37 ton. Robimy taką krótką traskę, zobaczymy, jak to wyjdzie w praniu, słuchajcie. Krótsza trasa, więc pewnie zrobimy jakieś dwie. Mamy godzinę 17, jesteśmy w miarę wyspani, więc myślę, że następną trasę możemy zrobić taką z przeprawą, bo wtedy będziemy tak niewyspani. Tak, bo mam odpoczynek za 8 godzin, dojedziemy pewnie za 5 godzin, więc kolejną trasę będziemy mogli ewentualnie zrobić właśnie z Bałtykiem, żeby nie tracić czasu na spanie, tylko spać przy okazji promu. To się jeszcze jakoś jeszcze składa w całość. A teraz olej kokosowy trzeba zawieść. Bo jak żeby tego nie robić? Bastku, szumisz. Jezus, moje uszy. O, teraz dobrze. Co zrobiłeś? Przyznaj się. Co trzepnął, że mikrofon, no. Jest, ale myślałem, że mi uszy odpadną. Bo że stoł nad ustawieniami, a ostatnio, że przez przypadek klupnął mikrofon, okazało się, że jest okej. Teraz jeszcze co, to klupnąć mikrofon i... I pomaga. No i perswazja musi być, no. Jak nie ma siły argumentu, to trzeba argument siły użyć. Jeszcze ma do mnie przyjść siostra, więc tak myślę, jakieś pół godzinki mam, potem już muszę kończyć. Ale może jeszcze wyczekam, odpalę, zobaczę. Wszędzie, słuchajcie, dobrze, ale w domu najlepiej. Wojtek. Byliśmy... Prowadzili teraz te maseczki obowiązkowe po sąsiedzku w Rudzie. No. To wczoraj w robocie, bo stacjonujemy i jeżdżemy głównie po Rudzie, chociaż nie tylko. To takie śmieszne tenie. Jedziesz tam, powiedzmy, po Powicach, po tych dzielnicach. Wszyscy w maskach są, powiedzmy, w 99%. No. Przejeżdżasz granicę do Chorzowa, wjeżdżasz, nikogo w masce nie mamy. No tak. To jest normalnie tak porąbany pomysł. Tutaj jakbyś jedna dzielnica w Warszawie wziął i kozu i maski. No Warszawa to będzie cała, bo to jest gminami. Chociaż nie, gminami to niekoniecznie. No, może być gminami. Ale to jest tak jakby właśnie cała aglomeracja Śląska, tutaj to Rudem wyciąć, to tak jakby jedna dzielnica, powiedzmy, na przykład z Warszawy. No. Jedź prosto. Tak, to jest takie troszkę tam, no... W ogóle według mnie to jak już to powinni zrobić, żeby tak jak było na początku. Czy wszyscy? Te ograniczenia w sklepach. Wszyscy, dokładnie wszyscy, ale na zasadzie to było ograniczenie w sklepach, nie? Że miał tam 12-15 osób w jakimś tam biedronce, czy w tej czy ileś osób na medy, nie? Że to...
Bo jakby w każdym było inaczej, w każdym sklepie inaczej. Dokładnie, no dokładnie, ale to wtedy co, ludzie stoi grzecznie w kolejce i przed sklepem nic się nic nie działo. No. Teraz wejdziesz do marketa, to ci łażą po piętach. No tak. Bo jest promocja, bo w lądówce musi wyczepać wszystko, co jest spod spodu, czyli przyjadę tam. Ach. No tak, no miało to swoje kurcze te, no, jakieś plusy. Zobaczymy, bo teraz to wygląda bardzo źle, tak? No 800-900 przypadków przecież było ostatnio, to przecież tyle nie było, jak było lockdown, nie? Chyba zamówicie policję, bo sami dwa mandaty. Oczywiście. Za mną policja jak grzeje, nie? I co, chwila mandat? No dwa dostaję. Nie, tak nie mówię, to dobry mandat, że wtedy dostał po tym koncie ogólnym, że jechał, a nie na tym moim dorobkiem. I rwą, że 90, a było skrzyżowanie z boczną ulicą i tam była 50, a na skrzyżowaniu stało auto, czyli radiowódka. No, a tam też było 50 i zaraz tak. Zaś była 80. Nie? Ale zdążyli mi skasować. No właśnie pojechała policja, to ja to przyspieszę. Jedź prosto. Tak, ale najlepsze jest to, że ta policja za wam grzeje za 110 teraz, nie? A u mnie to nie wolno. Uch, to życie. Czyli jest realny. Ja tak jak jestem głupi. Właśnie chciałem tą policję wyprzedzić, nie? Na 80 jechałem 90. Zreflektowałem się, zahamowałem. Jakbym gdzie kasa. No, swędzi, za dużo mam. 10 tysięcy euro za dużo dla mnie, muszę to zmienić. Już włączyłeś telefon? Przychodzisz na lewą stronę, a następnie zjedź w prawo. Ja tam mam na jeden numer, także nie mam. Zjedź w prawo. Nie bawię jak się wciciu babka, że mam załączone, wyłączone. Przygotuj się do skrętu w lewo. Upsala. Ale te duże ładunki się fajnie wozi. To jednak ma swój klimat, jak masz takie wielkie coś ze sobą. Natrafiałem już takie zwężenie na tej Skandynawii, że mam jeden pas i jeszcze przy mną idzie jakaś ciężarówka, jedę 60. To zupełnie jakbyś ty jeździł, no. 90. Chyba, że jest ograniczenie. A co to, jedzie Dafi? Nie, nie wiem. Ale dostałem komunikat, że lata chwila dostawa ma być.
Ale ja tutaj przepisów nie przestrzegam, więc jeszcze mam godzinę. A za 20 minut będę. Bo ty dofikiem teraz śmigasz, tak? No, na tym, raczej znaczy, powiedzmy na tym profilu singlowym, co mam tutaj w podatku. Ja się zastanawiam, czy się tutaj opłaca sprzedawać ciężarówki. No po co? Te, które miałem ja, bo ja to do nich wkładam pracowników, nie? I sobie jadą. A może lepiej to sprzedać? Bo ona chyba kosztuje w tym więcej kasy i kupić taki rekord dla pracownika. Aha, no to w zasadzie. Ale zawsze może się do tego po jakimś czasie przesiąść, nie? No mogę. Do Ireko też mogę. I co, i tak minęło to z 8-10 minut odcinka, więc zrobimy sobie jeszcze jedną trasę. Tak, pewno skończymy na jakieś 20 kilku tysiącach, więc będzie już przyzwoita kaska. Jeszcze byłoby wskazane, żeby moi pracownicy zaczęli pracować, nie? Co dalej śpią? O, zobacz. Zobaczę, bo mam czerwone światło. Jeden jeszcze śpi. Iwon, no tak, Iwon, tyle. Pożywa nockę. Ta nockę. Na sama jest nocka. Hania jest na tym obozie. I tak dostajemy dziennie na Messengerze z 20 zdjęć, nie co tam robią. Fajnie tak. Na razie zadowolona. Tak, no nawet nie, mam Monika już obrażona, oczywiście w cudzysłowie. Bo do niej Haneczka nie dzwoniła. Bo tam jest zakaz telefonów, bardzo słuszny zresztą, w końcu. Nie. No i jak generalnie między 19.30 po obiedzie do 21.00 można rozmawiać, nie? To się dzwoni do opiekunki i ona z dzieciakami gada, nie? Znaczy, możesz prowadzić dzieckiem, nie? I Hajne powiedziała, żeby nie dzwonić, sama zadzwoni, nie? I nie dzwoniła wczoraj, nie? Monika już taka. I dzisiaj tak wracamy z tej Ostrołęki, mówi, no do środy wytrzymam, ale potem dzwonię. Bo się mam musie martwić, tak? No z drugiej strony, jak nie dzwoni, to dobrze, nie? Tak naprawdę. No, to wtedy jest w porządku, nie? Wszyscy zadowoleni. A wiesz, że my się trochę baliśmy, co to będzie, no to pojechaliśmy do tej Ostrołęki obok, nie? I tak naprawdę, wieczek, możemy po nią wrócić, nie? A tu się okaże, że będzie ciężko ją odebrać. A to wiesz co, obyś się skończy. Poprosi o azyl. Poprosi o azyl w hotelu. No wiesz, w hotelu ma basen, nie? A, to tym bardziej. Zajęcia taneczne, czego więcej chcieć. Z pozytywnej wiadomości Iwony się obudziła i zaczęła gdzieś jechać, także. To po swojej teczki? Chyba tak. No, się... Zarobić to bierzmy rachunek. Kurde, nie ma żadnych fajnych tras. Trzeba będzie przepłynąć. Zastanawiam się, co będzie najlepsze. Skończyła się zmywarka. Wiecie co? Pojedziemy do Rygi w takim układzie. Dlaczego? Bo jeszcze nie byłem w Rydze. Odkryjemy sobie dwa nowe miasta. Odkryjemy sobie Widawę i odkryjemy sobie Rygę. Bo te naprawdę wszystkie inne są takie słabiutkie. Więc samochody zapisali do Rygi. I to nam powinno dać jakieś trasę na 20 minut, więc...
Będzie troszkę dłuższy odcinek, ale trzeba mi to wybaczyć. Nie, skrócić na parking. Mam dać razy 3, tak, żeby było szybciej. Skręć w prawo. Skręć w prawo. Myślałem, że zdążę. Zajdź na później pomarańczową. Tak. Skręć w lewo. To była miła przejażdżka. Znaczy wiesz, już po prostu wiedziałem, że nie wyhamuję, więc po co hamować. No tak ostatnio miał, że godem, o, pomarańczowy, po hamulcach, a, ale się zatrzymało i dostał marczyk, dobra, jadę dalej. Mam 600 km niby, ale to tak naprawdę jest 350 chyba trasy, więc jak użyjemy mojej standardowej prędkości przylotowej, to dojedziemy w 20 minutek. Jedź prosto. Do spania mamy 5 godzin, więc tak naprawdę będziemy spali na promie. No i w takim układzie można spać, tak? Ale tą trasę trzeba... O, niedobrze, siostra moja napisała, że wychodzi zaraz. Zaraz? Nie, do nas ma przyjść, więc... Zjedź z ronda. Miała być o 7, a wygląda na to, że będzie wcześniej. Więc trzeba będzie zrobić stosunek, czy odcinek przerywany. Oj, mam dać, świetnie. Na rondzie zjedź drugim zjazdem. Zjedź z ronda. Trzymaj się prawej strony, a następnie zjedź w prawo. A ty będziesz teraz co? Będziesz grał teraz? Czy zaraz skończysz na jakąś kolację? Zjedź w prawo. No właśnie tak zamierzam właśnie go domu, bo nawet nie skończyłem spasnować tego pola, bo to wiele tego pola. Do końca zbiornika zrobię. Znowu 20%. No nie, jakiś kierowca mi zarobił. A nie, Benjamin wrócił bez ładunku. Co z debili. Oli. To bym musiał ich ciągle zwalniać. O, ale za to ile zarobiła 4000 euro? Rozumiem. To rozumiem. Jedź prosto. Co ona robiła, nie będziemy się pytać, ale zarobiła. Ale zarobiła 4000 euro. Reszta nie ma znaczenia. Bo słuchajcie, jeszcze... Ważne, żeby ktoś był zadowolony. Jeszcze 2 minutki i muszę kończyć. Czy muszę przerwać, a czy będę potem kontynuował, to się zobaczy.
A szkoda, mam taką piękną prędkość, 135. I rośnie. Jednak widać, że mam normalny ładunek, a nie podwójną naczepę. Po wysokości mandatu. No. Trzymaj się lewej strony. W porządku. Znajdziemy inną. Czy teraz mi przyszła informacja, że grosz w euro trafia. Na rondzie zjedź drugim zjazdem. To tak, żebyś wiedział, nie? Po godzinie. Zjedź z ronda. Dobra, mogę jeszcze minutkę. No to daleko mam do przeprawy? No, kawałek. Dobra, tylko zjadę na autostradę i będę kończył nagrywanko. Trzymaj się prawej strony, a następnie zjedź w prawo. Dobra. Moi drodzy, bardzo wam dziękuję za oglądanie. Jakbym już nie wrócił, bo nie wiem, co to będzie. Jakbym nie wrócił, to dziękuję, a jak wrócę, no to się zobaczymy. Hej. To się wytnie. To się wytnie. Ja nie będę wycinał. No i moi drodzy, minęły jakieś 2 godzinki, a ja wracam po przerwie do nagrywania tego samego drugiego dzisiaj odcinka. Na poza antenie przejechałem jeszcze jakieś 80 km, wypadków nie było. Duża była stłuczka, więc 400 euro na koncie mniej. Ale jedziemy, słuchajcie, bo ja chciałbym cię nagrać jeszcze jakieś 2 odcineczki. Tak, żeby zamknąć tydzień. Taki jest cel, słuchajcie, takie jest założenie. Przygotuj się do skrętu w lewo. Znaczy zamknąć przyszły tydzień, no tak. Nie wiem, czy będę w stanie nagrywać już codziennie odcinki. Raczej nie. Natomiast zobaczymy. Może jakoś tak do końca wakacji uda mi się taką marszrutę przygotować. No to jest taka w miarę przyjemna trasa, bo tak naprawdę dużo nie przyjeżdżamy, a zysk jest kilkanaście tysięcy. No, oczywiście jak odejmiemy takie rzeczy jak na przykład przeprawa, dostaje zdyszka, ale i tak jest, kurczę, myślę, to bardzo dobry zarobek, nie można się z tego powodu obrażać. Szczególnie, że była przeprawa, mamy ranek, jesteśmy wypoczęci. Więc tak naprawdę już po tej trasie możemy robić od razu kolejną. I to jest, myślę, bardzo, bardzo, bardzo pozytywny aspekt. Dojedziemy za jakieś 3 godzinki. Odpoczynek mamy za 10, więc jest pięknie, bo tak naprawdę jeszcze jedną traskę dzisiaj zrobimy na spokojnie. Więc zaraz nam, powiedzmy, tam 9 tysięcy na kredyt zejdzie. Ale mamy 26. Jak dobrze pójdzie, to z kasą około 30 tysięcy 40 skończymy. Może nie ten dzień, a ten odcinek, więc to już jest prawie kredyt. A to by było, myślę, to by było wskazane właśnie, żeby zajdzie nam teraz rata. Będziemy mieli jakieś 20, 42 tysiące.
Więc jakby jakieś fajne traski przybyły, to być może w kolejnym odcinku spłacimy nowych znowu. Będziemy mogli inwestować, a to jest fajne. No ale zobaczymy. Prędkość przelotowa, jak znalazł. Czekajcie, bo tu jest... Tu się chyba kroi ładny, ładny widoczek. Stryk. Jedziemy dalej. Szkoda, że mam takie podłe malowanie, no ale trochę szkoda mi kasę na to, żeby tę ciężarówkę mam jeszcze upiększać. Szczególnie, że to ładne rumuńskie malowania to kosztowało chyba z 30 tysięcy euro. Trzymaj się prawej strony. Dobrze, to nie ma policji, bo 4000 mandatu, ale szczęście. No, London na gęczny, bo ja tak potrafię. Boże, co to było za... Ze 130... Na 200 metrach do 40. Zwolnić. Trzymaj się lewej strony. Tak jest. Trzymaj się lewej strony. Nie, ale chociaż się rozpędzę. Pozytywnie. I tak naprawdę za moment dojedziemy, więc też Orlando do rozwania. Na rondzie. Żeby znowu na gęście mogli wchodzić w rondo. Zjedź z ronda. Musi mówić, to czekać słuchania, aż się skończy ten remont, bo do biurka jeszcze z miesiąc, do komputera pewno za 2 miesiące, ale nie coś się dzieje, no. Zjedź drugim zjazdem. Zjedź z ronda. No i nie są wcale te przyjazne ronda w tej stronie. Jakoś tak trochę ostre są.
Ja tak szybko jadę, chociaż to ronda mogą być ostre. Tak średnio. Natomiast są, mają niestety dosyć intensywne skręty. Albo tak mi się po prostu wydaje. Zjedź z ronda. No już widać, widać już metę, że tak powiem. Trzymaj się lewej strony. Trzymaj się prawej strony. Ładna, ładna, ładna sekundynka, podoba mi się. Nawet zwolnimy. Trzymaj się lewej strony. No i patrzcie, 26, nie pamiętam kiedy mnie zysk tej klasy, 13 tysięcy, 14 koła. Dobrze, jeśli 40 koła będzie, no chyba, że zaraz zajdziemy kredyt, nie? Podczas kolejnej trasy, do tego nie liczę jako zysk. O, jeszcze mam dać, świetnie. A propos zysków, nie? Tylko tą podę będzie 30 tysięcy. Trzymaj się prawej strony, a następnie skręć w prawo. Skręć w prawo. I czerwone światło, no genialnie. Jesteśmy na miejscu, cali i zdrowi. Tak, zaparkujmy. Jest rozładowywanie w budyneczku. Ciężarówki dojechały na miejsce, 13 tysięcy wskakuje, więc bardzo, bardzo, bardzo dobrze. I cóż, mamy 3,7, z rato zejdzie kolejne 8, 9, więc powiedzmy 30 jest. Może nie starczyć niestety, biorąc pod uwagę mandat, który teraz dostałem, żeby jakąś przyjemną trasę zrobić, ale zobaczymy co z tego wyniknie. Czy mamy coś mega drugiego? No tak średnio. Krótka trasa, jak 300. No to są, o, 19 koła. Przeprawa. Chyba zrobimy tą traskę, słuchajcie, bo 20K to piechotą nie chodzi. Ale tym razem już wam bardzo dziękuję. I mam nadzieję, że zobaczymy się jutro. Pa, pa i cześć.